Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że mamy 3 punkty i na tym się skupmy. Nasza dobra gra w dalszych tych setach, drugim, trzecim i czwartym, naprawdę podziałała taktyka i nasze gdzieś tam, nasze charaktery na pewno i nasza ta zespołowość, którą mamy, ten kolektyw, bo po takiej końcówce, gdzie przegraliśmy tak naprawdę tam 29-27, ale co było najważniejsze, doszliśmy w tym secie, którym przegrywaliśmy w tym pierwszym secie, doszliśmy Częstochowę, graliśmy na przewagi. Mimo że przegraliśmy, wiedzieliśmy, że będzie dobrze, bo to był z psychologicznego punktu widzenia ważny set ze względu na to, że doszliśmy, a ten następny set wyszliśmy i pokazaliśmy swoje charaktery. Trzecia statuetka MVP, jak sądzisz, czym sobie zasłużyłeś dziś na tą statuetkę? Statuetka to jest dodatek. Najważniejsze jest to, że wygraliśmy ten mecz i dopisaliśmy 3 punkty, a jeśli chodzi o statuetki, to jest mi bardzo miło naprawdę, że docenił ktoś moją pracę na boisku. No i tyle mogę powiedzieć, że bardzo dziękuję, a najważniejsze jest to, że wygraliśmy ten mecz i dopisaliśmy 3 punkty. Nigdy nie robiłem wywiadu na temat ciąży. Powiedzcie, jak to wszystko przebiega, jaka płeć, jakie imię, kiedy termin? Tyle szczegółów mamy zdradzać. Wszystko przebiega prawidłowo, będziemy mieli córeczkę. Jakie imię? Maja. Kiedy przyjdzie na świat? W czerwcu. Dokładnie 11 czerwca jest wyliczone. Ale tak. Nie wiemy oczywiście, no bo to się może jeszcze troszkę zmienić, ale plus minus, no tak, nie wiem, może z tydzień się może zmienić, to jest max, wydaje nam się. Ale ładny, ciepły miesiąc, więc czerwiec będzie. Wiemy, że oboje praktykujecie aktywny tryb życia. Córka zapewne pójdzie waszymi śladami. No mamy nadzieję, no, ale to nie będziemy jej nic narzucać oczywiście. Wybierze swoją drogę. No i czekamy, zobaczymy. No. I my chcieliśmy bardzo podziękować kibicom przede wszystkim, bo to jest dla nas naprawdę miły prezent i nigdy nie spotkaliśmy się, znaczy ja się nie spotkałem gdzieś tam na meczach, żeby tak klub kibica dbał o swoich zawodników i dla nas naprawdę jest miła niespodzianka i razem z żoną dziękujemy wam za to. Bardzo dziękujemy, jest tam niezmiernie miło i pierwszy raz spotykamy się z tym. Tak więc naprawdę jesteśmy w szoku. Pozytywnym.